Witajcie w mojej kuchni. Zapraszam dzisiaj na wspólne gotowanie mojego absolutnie ulubionego śniadania. To będzie śniadanie, które robi się bardzo szybko. Właściwie ono robi się samo. Włożymy tylko do garnka to, co potrzeba i włożymy składniki w odpowiedniej kolejności, a potem zostawimy i kiedy wrócimy do garnka, wszystko będzie gotowe. Poza tym będzie to śniadanie 100% zdrowe. Do tego będzie to śniadanie absolutnie pyszne i śniadanie na gorąco, czyli takie, które daje naprawdę wielką siłę i wielką energię, jest tak dobre, że istnieje możliwość, że będziecie chcieli jeść to śniadanie nie tylko rano, ale też po południu i wieczorem jako przekąskę. Za chwilę pokażę, co będzie nam potrzebne. Dodam jeszcze, że można to śniadanie ugotować wieczorem i w bardzo szybki sposób można je rano podgrzać, żeby nie stać przy kuchni, nie spędzać w kuchni dodatkowych 10 minut rano, kiedy wiadomo, że rano czas płynie inaczej, bardziej szybko, więc dobrze ten czas sobie zaoszczędzić, więc można przygotować podwójną porcję poprzedniego dnia, rano albo wieczorem i następnego dnia w bardzo prosty sposób, w 5 minut przygotować do zjedzenia. Zapraszam. Oto nasze składniki, które wyglądają jak koła igrzysk olimpijskich. Mamy tutaj dwie garści nasion dyni, dwie garści nasion słonecznika, trzy suszone daktyle, trzy suszone trzy suszone figi, sześć łyżek grubych płatków owsianych, cztery łyżki kaszy jaglanej i to jest zestaw podstawowy, a do tego jeszcze dwie dyscypliny dodatkowe. Dwie łyżki siemienia lnianego oraz jedna dorodna truskawka. Zapraszam. Zaczynam od tego, żeby do garnka nalać trochę ponad pół litra wody. I poczekam, aż się zagotuje. Do gotującej się wody dodaję 4 łyżki opłukanej kaszy jaglanej. Oczywiście, że kolejność jest ważna. Nie wrzucamy wszystkiego naraz, dlatego że gotujemy danie, które będzie skomponowane harmonijnie, nie tylko zgodnie z tym, co dzieje się we wszechświecie, ale też z tym, co dzieje się wewnątrz naszych ciał. Więc 4 łyżki kaszy jaglanej, i dodaję pierwszą przyprawę, a będziemy mieli przypraw w liczbie 4. Pierwsza przyprawa, cynamon, idealnie pasuje do kaszy jaglanej. Jedna płaska łyżeczka cynamonu. I dodaję jeszcze 2 łyżki siemienia lnianego. Wymieszam i poczekam 30 sekund. Aż całość się połączy. Krok drugi. Do gotującej się kaszy jaglanej z cynamonem i siemieniem lnianym dodaję 6 łyżek grubych płatków owsianych oraz 2 goździki. Ja oczywiście używam ekologicznych goździków, dlatego że zróbcie prosty eksperyment. Kupcie raz ekologiczne goździki i użyjcie ekologicznych goździków, a za drugim razem podczas gotowania użyjcie zwykłych goździków z supermarketu. Zobaczycie, jaka jest różnica i więcej, niczego więcej już nie będę musiała tłumaczyć. Dlaczego? To samo będzie z kaszą jaglaną, to samo będzie z płatkami owsianymi. Kasza jaglana kupowana w zwykłym sklepie i wiem to z własnego doświadczenia, smakuje jak mydło. Kasza ekologiczna kupiona w sklepie ekologicznym ma smak kaszy, zupełnie inny. Wymieszałam płatki owsiane, 2 goździki i chwilę pogotuję, mniej więcej 30 sekund. Krok trzeci. Ćwierć łyżeczki soli. Mieszam i zostawiam na 30 sekund.
Krok czwarty. Do garnka wkrajam moją super dorodną, dojrzałą truskawkę w plasterki. Mieszam i zostawiam na 30 sekund. Krok piąty. Dodaję czubatą łyżeczkę kurkumy. Mieszam i gotuję znów przez co najmniej 30 sekund. Krok szósty, ostatni. Dodaję pozostałe składniki, czyli 3 daktyle pokrojone w plasterki. I znów upieram się, oj, nie schowałam. Upieram się, że ekologiczne daktyle i ekologiczne figi dadzą Wam 10 razy, co mówię 10, 100 razy więcej zdrowia, smaku, słodyczy i przyjemności z jedzenia, dlatego że będą miały prawdziwy, pełny smak. Tym się różnią ekologiczne warzywa i owoce, że nie wywołuje się w nich ani sztucznego wzrostu, ani sztucznie nie dodaje im się objętości, ani nie konserwuje ich się różnymi chemikaliami, które potem odkładają się w organizmie. Więc warto zainwestować odrobinę, bo to jeżeli myślicie stereotypami, to powiecie, no ale przecież ekologiczne jest bardzo drogie. Ale to nie jest prawda. Ekologiczne kosztuje tyle, ile powinno kosztować. To rzeczy sprzedawane w supermarketach mają sztucznie obniżane ceny, dlatego że to jedzenie, które jest produkowane w wielkich przemysłowych fabrykach, jest produkowane z dodatkiem albo przy użyciu substancji chemicznych, które w sztuczny sposób wywołują pewne cechy danego produktu, ale z całą pewnością nie przynoszą nam ani zdrowia, ani siły. Pokroiłam na niewielkie kawałki 3 daktyle ekologiczne i 3 suszone figi. I to jest cała słodycz, jaka będzie w tej owsiance. Owsiance jaglanej z truskawkami. Ale daję Wam słowo honoru, że więcej słodyczy nie potrzeba. Te 3 daktyle i 3 figi w zupełności wystarczą. Dodaję jeszcze 2 garści nasion dyni i 2 garści nasion słonecznika po to, żeby ta cała owsianka była chrupiąca. Mieszam dokładnie. I teraz, kiedy owsianka się zagotuje, a ponieważ cały czas była utrzymywana na dość wysokim ogniu, więc ona przez cały czas jest w stanie bulgoczącym i o to właśnie chodzi. Czyli teraz ona się zagotuje po dodaniu tych nowych składników i kiedy się zagotuje, to ją przykryję i już nie muszę przy niej stać. Przykryję ją, zmniejszę płomień i wrócę tutaj za 10 minut. I zobaczycie, jakie cuda będziemy mieli w garnku. Moja owsianka się gotuje, więc zmniejszam płomień do minimalnego, do 1. Przykrywam i zostawiam na 10 minut. 10 minut później wracam do garnka. Można już zgasić płomień. Zobaczmy, co jest w środku. Oto nasza owsianka gotowa. Cudownie pachnie. Jest gorąca, jest gęsta. Za chwilę zobaczycie. O, jest gęsta, dlatego że kasza zgęstniała i wchłonęła wodę. I płatki owsiane zgęstniały i wchłonęły wodę, a do tego jest pełna cudownej, zdrowej, naturalnej słodyczy. Dodamy jeszcze oczywiście plasterek świeżej truskawki na wierzch. Tak się prezentuje nasza poranna owsianka na porannej trawie. Gęsta, pachnąca, bardzo aromatyczna, bardzo słodka, z
truskawkami. I jeżeli zrobicie więcej dzisiaj, a porcja, którą ugotowaliśmy wspólnie, wystarczy spokojnie dla dwóch osób albo dla jednej osoby na dwa dni, to połowę można zjeść dzisiaj na śniadanie, a drugą połowę zostawić na jutro. I rano wystarczy wstawić miseczkę z owsianką do parownika albo parowara, czyli do maszyny do gotowania na parze, i po 10 minutach owsianka będzie gotowa. Życzę smacznego!